Szanowni Państwo, jak powiedziałem, w przypadku roczników, czyli kronik sławnego Królestwa Polskiego, mamy niewątpliwie i bez przesady, bez najmniejszej przesady, do czynienia z jednym z największych pod względem objętości i bez wątpienia również z jednym z najwybitniejszych dzieł kronikarskich późnego średniowiecza. Jeżeli chcielibyśmy ocenić samą objętość dzieła, to biorąc pod uwagę jego najnowszą edycję, odrzucając komentarze, wstępy, mamy do czynienia z około 2500 stron druku samego tekstu, który został zredagowany w ciągu 25 lat wytężonej pracy samego autora oraz grona zatrudnianych przez niego pomocników. Jak wspomniał pan dyrektor, obchodzimy w tym roku 600-lecie urodzin Jana Długosza. Powiedzmy od razu, że nie znamy dokładnej daty dziennej urodzin kronikarza. Wiemy natomiast właściwie bez najmniejszej wątpliwości, że urodził się w roku 1415 jako potomek rycerskiego rodu Herbu Wieniawa, rodu być może związanego ze Śląskiem. Trwają obecnie wytężone badania genealogiczne, które mają wyjaśnić pochodzenie rodu Długosza oraz jego więzi krewniacze. Rodu, który rozpoczął swoją karierę właściwie w osobie ojca kronikarza, również Jana Długosza, oraz stryja Bartłomieja, który przekazał Długoszowi właściwie pierwsze beneficjum kościelne, probostwo w Kłobucku. Ale zaczynając od początków, trzeba powiedzieć, że kronikarz narodził się w zamku w Brzeźnicy, dzisiejszej Brzeźnicy Nowej, właściwie w ziemi wieluńskiej, gdzie ojciec Jana Długosza przynajmniej od roku 1399 sprawował urząd burgrabiego z dominacji królewskiej. Warto o tym wspomnieć, ponieważ w literaturze rozpowszechnił się pogląd, zwykle zresztą powtarzany w związku z rozważaniami nad formacją duchową i ideową Długosza, że ojciec kronikarza dostał ten urząd za zasługi, którymi odznaczył się w bitwie grunwaldzkiej. Tak jednak nie jest. Jak wspomniałem, urząd ten sprawował już przynajmniej kilkanaście lat wcześniej. Nie ulega jednak wątpliwości, że Jan Długosz, ojciec, rzeczywiście wsławił się w kampanii grunwaldzkiej schwytaniem między innymi komtura brandenburskiego Markwarda von Salzbach. Zwróciło to niewątpliwie uwagę króla, a przede wszystkim wielkiego księcia Witolda, który miał osobiste porachunki z komturem brandenburskim. No, te osobiste porachunki skończyły się dla komtura bardzo przykro, ponieważ został on wkrótce po bitwie ścięty. Jan Długosz był jednym z 14 synów Jana Długosza starszego, właściwie czwartym z nich. W źródłach jesteśmy w stanie uchwycić zaledwie 6 braci Długosza. Nie wiemy, co stało się z pozostałymi. Z anonimowej biografii kronikarza, która powstała pod koniec jego życia, jej autorem jest zapewne Jakub z Szatka, który przez ostatnich 9 lat był właściwie współmieszkańcem
domu kapitulnego istniejącego do dziś przy ulicy Kanoniczej w Krakowie, tuż pod wzgórzem wawelskim, który doskonale Długosza znał. Z tej biografii dowiadujemy się, że Długosz był ulubieńcem swoich rodziców, co ściągało na niego niekiedy niechęć starszych braci, a także rówieśników. To, co jednak najważniejsze, to podkreślenie w niej szczególnych predyspozycji chłopca do nauki, objawiających się między innymi tym, że jak czytamy w tym na pewno nieco koloryzowanym życiorysie, kilkuletni Długosz miał porzucić swoje zabawki, utopić je w stawie, a kiedy jego ojciec został starostą w Nowym Mieście Korczynie, Długosz już o świcie miał domagać się od strażników otwarcia bram po to, by czym prędzej udać się do szkoły na lekcję. Z tej samej biografii dowiadujemy się jednak również, że przyszły kronikarz był chyba dość wątłej konstytucji fizycznej, w związku z czym najprawdopodobniej rodzice uznali, że bardziej nadawać się będzie do stanu duchownego, aniżeli do dzieł rycerskich, z których tak sławny był jego ojciec. I skierowali go dość wcześnie na drogę kariery kościelnej. Z całą pewnością dopomógł w niej zarówno wspomniany już stryj Bartłomiej, proboszcz w Kłobucku, który znany jest z tego, że odprawił jedną z mszy przed rozpoczęciem bitwy grunwaldzkiej w namiocie polowym Władysława Jagiełły. Innym krewnym, który dopomógł i przyczynił się do kariery młodego Długosza, był krewny ze strony ojca, niekiedy w literaturze określany jako stryj, ale tego nie jesteśmy pewni. Mówiąc ostrożnie, mówimy o nim, powinniśmy mówić o nim właśnie jako o krewnym ze strony ojca, Jan Elgot, stojący bardzo blisko biskupa krakowskiego, jako jeden z oficjałów biskupich, a przede wszystkim dwukrotny rektor Uniwersytetu Krakowskiego. Wróćmy jednak na chwilę do wydarzeń roku 1410 i niewątpliwej roli zarówno ojca, jak i, jak się wydaje, przede wszystkim właśnie stryja Bartłomieja w ukształtowaniu wyobraźni historycznej Długosza, jego wrażliwości na zagadnienia związane z przeszłością, z tą najważniejszą w ujęciu, czy w rozumieniu właściwie całego już ówczesnego społeczeństwa, społeczności rycerskiej, stanu rycerskiego. Tym wydarzeniem była właśnie niewątpliwie bitwa pod Grunwaldem. Znaczenie tego zwycięstwa polega między innymi na tym, że skoncentrowało ono w naturalny sposób uwagę wszystkich uczestników kampanii letniej 1410 roku, wojny z zakonem, pochodzących ze wszystkich ziem ówczesnego Królestwa Polskiego. Wszyscy kombatanci tej kampanii, powracając do domów z łupami, powracając w glorii zwycięzców, niewątpliwie przywozili ze sobą wspomnienia o tym wielkim, wspaniałym triumfie króla Polski i najwyższego księcia Litwy, triumfu, który, jak wiemy, odbił się
niesłychanym zupełnie oddźwiękiem, echem w całej Europie. I jak już wspomniałem, nie ulega wątpliwości, że zdarzenie to, wspomnienia ojca i wspomnienia stryja zaszczepiły w Długoszu wrażliwość, pragnienie poznawania przeszłości i dokumentowania jej. W 1428 roku, w semestrze letnim, Długosz wpisał się, i to najprawdopodobniej wpisał się własnoręcznie, do metryki Uniwersytetu Krakowskiego. Ten wpis zachował się do dziś. Studia Długosza trwały około 3 lat. I trzeba powiedzieć, że Długosz nigdy ich nie ukończył. Nie uzyskał w każdym razie żadnego stopnia akademickiego, co przeszkodziło mu następnie w karierze duchownej. Przeszkodziło mu przede wszystkim w osiągnięciu prałatury katedry krakowskiej, a więc jednej z wyższych godności kanonickich. Przed ukończeniem studiów, najprawdopodobniej za przyczyną wspomnianego krewnego Jana Elgota, Długosz znalazł się na dworze biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego, niewątpliwie jednej z najwybitniejszych, najbardziej znaczących i najbardziej wpływowych osobistości polskiego życia politycznego pierwszej połowy XV stulecia. Otóż Długosz bardzo szybko zwrócił na siebie uwagę biskupa swoją zmyślnością, swoją skrupulatnością. Także rychło stał się nie tylko jego sekretarzem, ale również zarządcą dworu i majątku. Niewątpliwie też wkrótce zaczął pobierać swego rodzaju lekcje od swego patrona. Lekcje właściwie tego, co możemy nazwać ideologią polityczną czy ideą historiografii uprawianej przez Długosza. Otóż poglądy biskupa krakowskiego, wkrótce zresztą również kardynała, stojącego w opozycji wobec samego władcy, wynikały w znacznej mierze z pewnych tradycji możnowładztwa małopolskiego, ale jednocześnie kościoła krakowskiego, odziedziczonych po okresie zjednoczenia królestwa, a właściwie restytucji godności królewskiej, która po krótkim epizodzie tragicznie zakończonego panowania Przemysła II nastąpiła trwale w roku 1320 wraz z koronacją Władysława Łokietka. Otóż nie tylko przywrócenie godności królewskiej, ale przede wszystkim, a może nade wszystko, jednoczenie ziem królestwa stanowiło jeden z głównych i zasadniczych elementów ideologii politycznej, którą reprezentował Zbigniew Oleśnicki, ale którą reprezentowało również świeckie możnowładztwo małopolskie, które powołało na tron Władysława Jagiełłę po wymarciu rodzimej dynastii, jakkolwiek córka Ludwika Węgierskiego, Jadwiga, traktowana była jako latorośl pierwotnego czy pierwszego z domów panujących. Otóż trzeba pamiętać o tym, że zjednoczenie Królestwa Polskiego, myśl o zintegrowaniu wszystkich ziem, które kiedykolwiek do Królestwa Polskiego należały od początku jego istnienia, oznaczała dążenie do ich rekuperacji, jak mówiono niekiedy, na drodze zarówno
negocjacji na drodze dyplomacji, ale również oczywiście na drodze zbrojnej. Do tych ziem zaliczały się właściwie wszystkie ziemie należące do pierwotnej polskiej państwowości, do państwa Mieszka i Bolesława, ale przede wszystkim ziemie należące do ustanowionej w owym czasie polskiej prowincji kościelnej. A więc cała archidiecezja gnieźnieńska, łącznie z biskupstwem wrocławskim. Nie będę tutaj nawiązywać do pewnych szczegółów związanych z ustanowieniem polskiej metropolii kościelnej, które Długosz widział nieco inaczej niż miały się one w rzeczywistości. W każdym razie zgodnie z dzisiejszym stanem naszej wiedzy, bo nie to jest najistotniejsze. Istotna jest właśnie owa idea jedności ziem królestwa, niepodzielności królestwa, narzucająca nowemu władcy, każdemu właściwie władcy, ale nowemu władcy, Władysławowi Jagielle, obowiązek odzyskania tych terytoriów, które zostały przez Królestwo Polskie utracone. Chodzi tutaj oczywiście przede wszystkim o Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską, michałowską, a więc o terytoria, ziemię dobrzyńską, a więc o terytoria zagarnięte przez zakon niemiecki, który od drugiej ćwierci XIII wieku budował swoje państwo w Prusach. Ale chodzi tutaj również o Śląsk, który naturalnie od samego początku istnienia polskiej prowincji kościelnej do niej należał. I trzeba tutaj powiedzieć od razu, nawiązując już do treści roczników, że jest to idea, która przewija się właściwie niemal przez wszystkie karty tego dzieła i to od samego jego początku. A więc niekoniecznie od momentu, w którym zakon pojawia się na ziemiach północnych, na pograniczu ziem polskich, niekoniecznie właśnie od drugiej ćwierci XIII wieku. Ta idea przewija się przez właściwie całe dzieło Długosza. Za chwilę jeszcze do tego powrócimy. A więc dla Oleśnickiego, a również dla Długosza, zjednoczenie Królestwa Polskiego, odbudowa Królestwa Polskiego nie kończyła się w momencie restytucji godności królewskiej. Za zakończenie tego procesu można było, zdaniem Oleśnickiego i zdaniem Długosza, uznać dopiero ten moment, w którym Królestwo Polskie odzyska wszystkie ziemie, które kiedykolwiek do niego należały. Drugą z niezmiernie istotnych dla idei przyświecających Długoszowi, tworzącemu roczniki idei, związana jest ściśle z godnością Oleśnickiego jako biskupa krakowskiego. Otóż nie ulega wątpliwości w świetle samego postępowania biskupa, jego wypowiedzi, a także relacji o jego poczynaniach jako polityka, relacji przede wszystkim właśnie pozostawionej nam przez Długosza, że ideałem biskupa krakowskiego, ideałem politycznym, ale ideałem kapłańskim przede wszystkim, był oczywiście święty Stanisław. Święty Stanisław, który jest głównym patronem Królestwa Polskiego, jest patronem zjednoczenia ziem Królestwa Polskiego i jest patronem również wszystkich triumfów militarnych odnoszonych przez Królestwo Polskie, poczynając przynajmniej od bitwy pod Płowcami, poprzez bitwę grunwaldzką, czy też innych triumfów politycznych, takich na przykład jak powołanie syna Władysława Jagiełły, Władysława III, na tron węgierski w roku 1440.
Ale dla Oleśnickiego i również dla Długosza biskup krakowski, który wedle obowiązującej wersji wydarzeń, których tragicznym finałem była śmierć świętego Stanisława, późniejszego świętego, w roku 1079, wedle obowiązującej wersji, która ukształtowana przez wielkiego poprzednika Długosza na polu historiografii, mistrza Wincentego, zwanego Kadłubkiem, również zresztą biskupa krakowskiego. Według tej wersji, która mówiła, że biskup zginął z ręki samego króla Bolesława Szczodrego, jego postać i jego działania uzasadniały działania samego Oleśnickiego i zajmowanie przez Oleśnickiego stanowiska opozycyjnego względem działań władcy, opozycyjnego w sytuacji konieczności obrony praw Kościoła, nie tylko Kościoła krakowskiego, całego Kościoła polskiego, powiedzmy tutaj upraszczając nieco i nie wdając się w szczegóły, że Oleśnicki poczuwał się właściwie do roli głównego reprezentanta polskiego Kościoła względem właśnie władcy. Tutaj mamy do czynienia z kwestią pewnej rywalizacji biskupstwa krakowskiego z arcybiskupstwem gnieźnieńskim o prymat właściwie i pewnej tradycji, którą Długosz będzie respektował i którą będzie umacniał, to znaczy tradycji o arcybiskupich początkach Kościoła krakowskiego. Ale przede wszystkim chodzi tutaj właśnie o ten wzorzec osobowy, którym dla Oleśnickiego i dla Długosza również był święty Stanisław jako reprezentant praw nie tylko Kościoła, ale całej właściwie wspólnoty wiernych, poddanych opiece, poddanych hierarchii polskiej prowincji kościelnej. To są pewne elementy, zasadnicze elementy ideologii długoszowej, które, jak wspomniałem, wyczytujemy z całego dzieła i bez których nie sposób zrozumieć treści roczników i nie sposób zrozumieć również tego, co częstokroć zarzuca się Długoszowi i przywołuje w związku z oceną jego dzieła kronikarskiego, mianowicie pewnego rodzaju tendencyjności. Do tego problemu jeszcze powrócimy. Proszę Państwa, kariera kościelna Długosza właściwie, można by powiedzieć, że zakończyła się wraz z osiągnięciem kanonii krakowskiej, a niedługo potem również kantorii i kustodii kolegiaty wiślickiej, królewskiej kolegiaty w Wiślicy. Jak już wspomniałem, Długosz nigdy prałatury nie osiągnął. Zdaje się zresztą, że nie miał takich ambicji. Jak spróbuję to Państwu jeszcze za chwilę naświetlić, miał taką mnogość zajęć i był aktywny na tak wielu polach, że przyglądając się samym rocznikom, samej ich objętości i uświadomiwszy sobie fakt, że Długosz, by je zredagować, a tych faz, właśnie faz redakcji, czy faz formowania tego tekstu roczników wyróżnia się kilka, o czym również jeszcze za chwilę. Jesteśmy po prostu zdumieni
i zastanawiamy się, w jaki sposób ten człowiek znajdował czas na to, by wszystko to, co napisał, napisać, by wszystko to, co ufundował, bo jego działalność to również fundacje budowlane, fundacje artystyczne w postaci ksiąg, w postaci paramentów liturgicznych. Kiedy znalazł na to wszystko czas? Niewątpliwie, jak już Państwu wspomniałem, miał do spisywania roczników pomocników, zatrudniał grono pisarzy, którym dyktował niektóre teksty, następnie własnoręcznie je poprawiając. Niewątpliwie posługiwał się innymi jeszcze osobami do przeprowadzania całego szeregu działań, w tym na przykład działań finansowych czy właśnie budowlanych. Zanim przyjrzymy się bliżej samym rocznikom i dziejom jego powstania, powiedzmy, że nie jest to oczywiście jedyne jego dzieło pisarskie. Właściwie pozostała część spuścizny długoszowej składa się na niemalże tę samą objętość, co same roczniki. Wymieńmy więc tutaj kolejno Liber Beneficiorum diecezji krakowskiej, czyli księgę uposażeń diecezji krakowskiej, a więc księgę rejestrującą dochody duchowieństwa krakowskiego, przede wszystkim samej katedry krakowskiej, a następnie kolegiat, klasztorów i wreszcie kościołów parafialnych. Księgę, którą Długosz zaczął spisywać w roku 1440, była to prawdopodobnie jedna z jego pierwszych prac pisarskich, a którą ostatecznie zredagował w ciągu ostatnich 10 lat swojego życia, jak sam nas o tym informuje. Powiedzmy jednak, że, zaznaczmy tylko, bo nie sposób rozwijać tutaj tego wątku, że owa księga uposażeń, która powinna właściwie rejestrować tylko owe dochody poszczególnych prebend, poszczególnych beneficjów, zawiera cały szereg niezmiernie istotnych i niezmiernie cennych treści historycznych. W postaci pojedynczych niekiedy zdań czy wzmianek wplatanych w zasadniczy, informacyjny, rejestracyjny, informacyjny tekst. Przez cały okres właściwie swojej aktywności pisarskiej, która datuje się zasadniczo w związku z rocznikami od roku 1455, a więc od roku, w którym Zbigniew Oleśnicki umiera. Sam Długosz tę właśnie datę wskazał, ten właśnie rok wskazał jako początek pracy nad redagowaniem roczników. Przez cały ten okres Długosz spisuje żywoty biskupów polskich. Pan dyrektor wspomniał na początku naszego spotkania o żywotach arcybiskupów gnieźnieńskich, które należą właśnie do tego zestawu. I powiedzmy, że właściwie w tych żywotach biskupów poszczególnych diecezji Długosz stworzył rodzaj historii polskiego kościoła od jego początków do czasów sobie współczesnych. Kolejnym, a właściwie trzeba tutaj powiedzieć pierwszym w porządku chronologicznym i jednym niewątpliwie z najważniejszych dzieł Jana Długosza, ściśle zresztą związanym z treścią roczników, są słynne Banderia Prutenorum, czyli chorągwie Prusaków, dosłownie tłumacząc tytuł. A więc, proszę Państwa, katalog chorągwi trofealnych zdobytych przede wszystkim w bitwie pod Grunwaldem i zawieszonych w roku 1411 z rozkazu Władysława Jagieły w katedrze krakowskiej
przy grobie świętego Stanisława jako rodzaj triumfalnego wotum i dziękczynienia świętemu biskupowi krakowskiemu, patronowi królestwa, za odniesione zwycięstwo. Powiedzmy też od razu, że księga ta przechowywana, szczęśliwie zachowana i przechowywana dziś w Bibliotece Jagiellońskiej jest najstarszą zachowaną na świecie księgą trofealną, księgą zawierającą właśnie miniatury przedstawiające owe chorągwie, ale również opisy tych chorągwi, ich identyfikację, jeśli chodzi o przynależność terytorialną, jeśli idzie o dowódców, a także pewnego rodzaju narracje związane z oddziałami czy z dowódcami, którzy te chorągwie prowadzili. Proszę Państwa, intencją stworzenia tej księgi, intencją, którą słusznie przypisujemy jednak samemu Długoszowi, była intencja niewątpliwie patriotyczna. Albowiem Długosz to rzeczywiście głęboki i szczery patriota i to we współczesnym tego słowa rozumieniu. Tak traktował on swoją działalność dziejopisarską, spisywanie roczników, ale ten właśnie rys jego umysłowości, jego osobowości jest podstawą i określa genezę stworzenia właśnie Banderia Prutenorum, tego katalogu. Otóż dlaczego, czy też po co Długosz ten katalog stworzył? Około 1448 roku Długosz zauważył, że te chorągwie w naturalny sposób ulegają zniszczeniu, niszczeją po prostu. W związku z czym postanowił sporządzić właśnie ów katalog po to, by można było je w przyszłości odtwarzać dokładnie takie, zgodnie z wymiarami zresztą, jakimi były pierwotnie. Po co? Po to, że jak napisał w rocznikach, mają one po wsze czasy świadczyć o tym największym triumfie odniesionym za panowania Władysława Jagiełły, jakim było zwycięstwo grunwaldzkie. I rzeczywiście przynajmniej do początku XVII wieku chorągwie te wisiały w katedrze krakowskiej, przypominały nie tylko o zwycięstwie, przypominały również w szczególny sposób, przynajmniej do roku 1466, a więc do momentu zakończenia wojny trzynastoletniej, zawarciem drugiego pokoju toruńskiego, przypominały również o terytoriach, miastach, zamkach pruskich i ziemiach, które zakon Królestwu Polskiemu zagarnął. Powiedzmy tutaj zresztą od razu, że Długosz miał swój osobisty, bardzo wybitny i bardzo istotny udział w zawarciu, w negocjacjach pokojowych przed zawarciem pokoju toruńskiego i w zawarciu samego pokoju. Ale powiedzmy również od razu, że fakt ten był dla Długosza osobistym, bardzo głębokim, poważnym przeżyciem, czemu dał wyraz na kartach swoich roczników. Otóż po opisie zawarcia pokoju czytamy w rocznikach wypowiedź, osobiste wyznanie samego Długosza, który wyraża radość z faktu odzyskania Pomorza Gdańskiego, ziemi chełmińskiej, ziemi michałowskiej, jako ziem odwiecznie należących do Królestwa Polskiego. Ale Długosz stwierdza tam ponadto, że byłby jeszcze szczęśliwszy, gdyby do ciała Królestwa Polskiego, jak wówczas mówiono,
powróciły jeszcze Śląsk czy ziemia słupska na przykład, którą Długosz również uważał za dziedzictwo królestwa. Proszę Państwa, jeśli dopełnimy tutaj tego tropu dzieł pisarskich Długosza, które stworzył poza rocznikami, to trzeba wspomnieć tutaj o tym, że jest on najprawdopodobniej, tutaj jedno z najstarszych świadectw jest jednoznaczne, jest najprawdopodobniej autorem najstarszego herbarza polskiego, opisującego zarówno herby królestwa, jak i rycerstwa. 71, w najstarszym rękopisie 71 rodów rycerskich, które to znaki należą do, tak jak właśnie wspomniane chorągwie pruskie, niewątpliwie do jednych z podstawowych czy głównych wyznaczników, w każdym razie oznak integrujących społeczeństwo rycerskie, społeczeństwo szlacheckie, poprzez właśnie identyfikację z owymi chorągwiami ziemskimi, chorągwiami symbolizującymi poszczególne terytoria ówczesnej Polski, ówczesnego Królestwa Polskiego. Zmierzam tutaj ku lepszemu jeszcze naświetleniu zasadniczego wątku mojej dzisiejszej wypowiedzi, czy jednego z przewodnich, mianowicie roli roczników, przede wszystkim roczników, ale roli również Długosza, całego jego pisarstwa w formowaniu, w kształtowaniu świadomości czy tożsamości historycznej dawnej Polski. Proszę Państwa, jeżeli mówić tutaj o karierze Długosza, żeby może zamknąć ten wątek, trzeba powiedzieć, że po roku 1455 Długosz właściwie staje się wiernym sługą króla, do którego Kazimierza Jagiellończyka, do którego ma krytyczny stosunek. Ale nie dlatego, że jak się pospolicie i zazwyczaj sądzi, Długosz nie lubił, czy wręcz organicznie nie cierpiał Jagiellonów. Powiedzmy też od razu, że ten pogląd często przywoływany, gdy mowa jest o Długoszu, o jego tak zwanej tendencyjności, jest poglądem poważnie uproszczonym. Długosz rzeczywiście patrzył krytycznie na Jagiellonów, ponieważ zasadniczo uważał, że jest to dynastia obca i jest to dynastia, którą w pewien sposób, można powiedzieć, Bóg ukarał Polaków. No, wynikało to, czy wniosek ten wynikał z faktu wymarcia dynastii rodzimej, jednakowoż reprezentowanej w gałęzi piastów mazowieckich oraz w gałęzi piastów śląskich. Niemniej jednak ten krytyczny stosunek i do Władysława Jagieły, wcale niejednoznaczny, i do Kazimierza Jagiellończyka wynikał w znacznej mierze z tych przyczyn, czy z tych przesłanek, o których wspomniałem Państwu na wstępie. Otóż pod koniec życia, w latach 70., gdy Kazimierz Jagiellończyk po zakończeniu wojny pruskiej wdał się w miraż polityki czeskiej i węgierskiej, Długosz krytykował go, czy patrzył krytycznie na te poczynania, wyraźnie wskazując na to, że król zamiast zająć się poważnie
sprawą odzyskania Śląska, no właśnie wdał się w politykę dynastyczną, która właściwie przynosi tylko i wyłącznie straty, a w każdym razie odrywa czy odciąga działania, wysiłki, siły i środki od tego zasadniczego celu, którym powinna być reintegracja ziem Królestwa Polskiego. Nie znaczy to jednak, że Długosz był, pozostawał niewierny, czy wykazywał się jakąś nielojalnością względnie władcy. Wręcz przeciwnie, czego najlepszym dowodem jest jeden z najbardziej krytycznych, czy może najbardziej nawet krytyczny moment stosunków kronikarza z królem, mianowicie kryzys związany z obsadą biskupstwa krakowskiego w roku 1460. Kryzys, który spowodował właściwie banicję Długosza i zmusił go do opuszczenia Krakowa. Długosz znalazł się właściwie na wygnaniu, znalazł schronienie w zamku zaprzyjaźnionego rodu, w zamku Melsztyn, gdzie pozbawiony swojego warsztatu historycznego, swojej biblioteki, usiłował jednak pracować i pracował dla króla. I właśnie wtedy, mimo tego, że pozostawał w królewskiej niełasce, przywróconej dopiero po 3 latach, na początku 1463 roku, Długosz napisał właściwie z pamięci krótki, ale bardzo ciekawy i bardzo istotny memoriał dotyczący praw Królestwa Polskiego i króla Polski do Mazowsza, a ściślej do księstwa płockiego, którego udzielni książęta wówczas wymarli, a Kazimierz Jagiellończyk występował jako naturalny pretendent do objęcia zwierzchnictwa nad tym terytorium. Król zresztą niezmiernie cenił wiedzę Długosza, wyniesioną ze szkoły Oleśnickiego, przede wszystkim związaną właśnie z konfliktem z zakonem i z koniecznością gromadzenia i systematyzowania wiedzy i konkretnych informacji dokumentujących prawa królestwa do zagarniętych przez zakon ziem, ale także rzeczywiste zdolności dyplomatyczne, których Długosz nabywał, sprawując misję jeszcze w czasach Oleśnickiego, posłując między innymi do Soboru Bazylejskiego, czy udając się do papieża po kapelusz kardynalski dla Oleśnickiego. Te misje, dość zresztą liczne, na pewno nadszarpnęły zdrowie Długosza, na co sam się skarżył, ale z czasem też wytworzyły w nim poczucie pewnego chyba niedocenienia, co daje się zauważyć właśnie w pewnych opiniach wyrażanych przez niego w latach 70. I jakkolwiek właśnie wówczas Kazimierz Jagiellończyk powierzył Długoszowi funkcję wychowawcy, nauczyciela swoich synów, któremu to zadaniu Długosz oddawał się niezwykle gorliwie i powiedzmy od razu niezwykle efektywnie. Zarówno w sensie przekazania królewiczom konkretnej wiedzy, jak i w tym sensie, że jak wiemy to ze źródeł, sami królewicze okazywali swojemu nauczycielowi i szacunek, i należną wdzięczność, biorąc na przykład udział w pogrzebie Długosza, ale nie tylko. Ta pozycja nauczyciela,
preceptora, wychowawcy synów królewskich nie była chyba jednak wystarczającą satysfakcją czy sposobem docenienia roli, jaką Długosz odegrał. I rzeczywiście ta wdzięczność i łaska królewska przyszły stosunkowo późno, bo pod sam koniec życia kronikarza, kiedy to za przyczyną króla Długosz został nominowany na arcybiskupstwo lwowskie w 1479 roku i mimo dopełnienia wszystkich przepisanych prawem kanonicznym warunków z powodu pogarszającego się gwałtownie stanu zdrowia, a wreszcie z powodu śmierci nie zdołał tej godności rzeczywiście objąć. Jak już wspomniałem, to 65-letnie życie jest wypełnione niesłychaną aktywnością. Tutaj trzeba powiedzieć jeszcze przynajmniej pokrótce właśnie o owej aktywności na polu budowlanym i o aktywności fundacyjnej kronikarza. Do dzisiaj zachował się cały szereg budowli, takich przede wszystkim jak domy kanonicze, mansjonarskie kanonicze w Sandomierzu i w Wiślicy, dzwonnica kolegiaty wiślickiej oraz cały szereg kościołów, poczynając od znakomitego kościoła w Chotlu Czerwonym, kościoła w Raciborowicach, w Odechowie, niedaleko Radomia. Nie mówiąc już o całym szeregu innych, nieistniejących dziś już niestety budowlach, takich jak bursy Uniwersytetu Krakowskiego, zburzone niestety w XIX wieku, które albo powstały z fundacji Długosza, albo też dzięki jego zapobiegliwości, choć fundowały je inne osoby. No, na przykład Bursa Jerozolimska była fundacją Zbigniewa Oleśnickiego. Długosz jako egzekutor testamentu biskupa doprowadził do jej ukończenia. Ostatnią fundacją była tak zwana psauteria, czyli Dom Kolegiów Psałterzystów na Zamku Wawelskim, który ukończono w roku śmierci Długosza. I to właśnie z tej budowli, rozebranej również w wieku XIX przez Austriaków, pochodzi tablica fundacyjna, na której widzimy samego Długosza klęczącego przed tronującą Marią. Jest to najbardziej znany wizerunek kronikarza, chociaż powiedzmy, że posiadamy również inne pochodzące z jego czasów. I tutaj dotykamy pewnego rysu osobowości tego człowieka, który znamionuje już nowe czasy, znamionuje humanistyczny przełom, jaki niewątpliwie w czasach Długosza następował. Wyrazem tego przełomu jest niewątpliwie również samo główne dzieło, sama synteza dziejów Polski, czyli roczniki, które w intencji kronikarza miały dać Polakom wizję dziejów, a jednocześnie podręcznik praktycznej filozofii. Długosz napisał w liście dedykacyjnym roczników skierowanym bezpośrednio do Zbigniewa Oleśnickiego, chociaż już nieżyjącego, że historia est parens virtutis, czyli jest rodzicielką cnoty. I poprzez przyglądanie się, poprzez rozważanie postępków godnych pochwały, ale również postępków godnych nagany, każdy
czytający to dzieło i inne dzieła historyczne może szybko nauczyć się tego, co tylko w teorii pokazuje filozofia, filozofia moralna. Więc historia jest dla Długosza i jemu współczesnych zresztą również rodzajem filozofii moralnej, filozofii praktycznej. I w ten sposób również trzeba patrzeć na dzieło Długosza. To, że Długosz gani Władysława Jagiełłę czy inne postaci za pewnego rodzaju postępki, wynika z jego pojęcia o ideale królewskości, o ideale władcy, ale wynika również z intencji ukazania właśnie tych przykładów, jak mówiono wówczas, zarówno pociągających i godnych naśladowania, jak i odstręczających tych właśnie godnych nagany. Żeby zrealizować ten cel w jak najbardziej właściwej formie literackiej, która miała sprostać również wymogom, ówczesnym wymogom i nowym trendom intelektualnym, humanistycznym, a więc pewnemu zapatrzeniu w ideał starożytności, w tym względzie przede wszystkim ideał retoryczny reprezentowany przez takich klasyków jak Cycero czy na gruncie historiografii Liviusz. Długosz podczas swoich podróży, a w 1450 roku udał się do Rzymu, by wziąć udział w obchodach Roku Świętego, ale również po to, by w Wenecji wraz ze wspomnianym na wstępie swoim krewnym Janem Elgotem wsiąść na statek i udać się, proszę Państwa, w pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Wracając z tej podróży przez również północne Włochy, a następnie Węgry, Długosz pozyskał wiele rękopisów autorów klasycznych, w tym między innymi dwa rękopisy słynnego dzieła Liviusza, Ab Urbe Condita, czyli dziejów Rzymu od jego założenia, które uchodziło wówczas i długo jeszcze potem za jeden z wzorców, ideałów historiografii, pisarstwa historycznego. Warto tutaj zresztą wspomnieć, że obydwa te rękopisy zachowane są do dziś w Bibliotece Jagiellońskiej, a jeden z nich należał do właściwie ojca humanizmu renesansowego, czyli do Francesco Petrarki, który pozostawił na nim swoje noty, swoje glossy. Tak więc mamy rękopis, który glossował, czytał Petrarka, a potem opatrywał własnymi notami Długosz. Długosz starał się w swoim dziele naśladować styl Liviusza, a więc długie okresy retoryczne, które mogą się wydawać niekiedy wręcz nieznośne w lekturze. I powiedzmy, że wychodziło mu to ze zmiennym powodzeniem. Zależało to w znacznej mierze od tego, czy miał dostatecznie wiele czasu na wykończenie pewnych partii swojego dzieła. Długosz zdawał sobie sprawę z tej niedoskonałości roczników i starał się zarówno w przedmowie, jak i w epilogu napisanym, a właściwie podyktowanym niewątpliwie w ostatnich tygodniach życia, usprawiedliwić pewne niedobory wynikające z metody prac, z metody pisarskiej, z niewątpliwego też pośpiechu, czy po prostu właśnie braku czasu na cyzelowanie samego tekstu.
Musimy więc pokrótce tylko powiedzieć tutaj, że mamy w rocznikach pewne partie rzeczywiście noszące znamiona, wręcz niekiedy notatek, partie, w których widać, że tekst jest uzupełniany, czyli jak mądrze zazwyczaj mówimy, interpolowany. Stąd ta pierwotna kompozycja jest niestety wyraźnie, niekiedy wyraźnie zakłócona, ale mamy też partie właściwie doskonale wykończone, wygładzone. Do nich należy niewątpliwie list dedykacyjny, którego początkową partię widzą tutaj Państwo wyświetloną z rękopisu, o którym za chwilę jeszcze, z tak zwanego autografu roczników. Czy właśnie epilog dzieła, ale do tych partii należy również opis kampanii 1410 roku i przede wszystkim bitwy grunwaldzkiej, bez którego nie moglibyśmy sobie wyobrazić ani literackiej wizji Henryka Sienkiewicza zawartej w Krzyżakach, ani tych obrazów, które wszyscy nosimy zapewne w pamięci, obrazów utrwalonych poprzez film Forda, czy poprzez przez XIX-wieczne jeszcze realizacje artystyczne na czele z bitwą pod Grunwaldem Jana Matejki. Powiedzmy też, by może już nie przedłużać tego wątku, że nie ulega wątpliwości, iż Długosz ukształtował w znacznej mierze naszą polską i nie tylko naszą wyobraźnię o późnym średniowieczu, ale właściwie o całym okresie wieków średnich, nie tylko zresztą właśnie w Europie Środkowej, czy w obrębie dawnego historycznego Królestwa Polskiego. Roczniki Długosza są jednym z najistotniejszych źródeł do dziejów przede wszystkim Litwy, ale również państw graniczących z Królestwem Polskim, i to była intencja, która Długoszowi przyświecała. Po to zresztą gromadził do ostatnich lat również obce kroniki, w tym kroniki krzyżackie, które tłumaczono dla niego z niemieckiego na łacinę. Po to również, jak sam nam o tym mówi, pod koniec życia zaczął się uczyć języka ruskiego, którego oczywiście nie należy mylić z dzisiejszym rosyjskim, języka ruskiego, który był językiem, głównym językiem komunikacji na ziemiach wschodnich dawnej polsko-litewskiej państwowości na obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego. Proszę Państwa, przechodząc do kwestii związanych z fenomenem, jakim są roczniki, jakim jest obieg rękopiśmienny tego dzieła, które próbowano wydać najpierw w roku 1615. Była to prywatna inicjatywa Jana Szczęsnego Herburta, która skończyła się niepowodzeniem, skutkiem interwencji samego władcy, samego Zygmunta III Wazy, który spowodował konfiskatę nakładu pierwszych 6 spośród 12 ksiąg roczników. Pierwszych 6 ksiąg wydanych w prywatnej oficynie w Dobromilu w roku 1615. Powodem tej konfiskaty było upowszechnienie zarówno negatywnych opinii o niektórych reprezentantach polskiego kościoła. Długosz, jak podkreśliłem na początku, jako człowiek kościoła nie wzdragał się przed ukazaniem negatywnych przykładów postępowania, zwłaszcza niektórych hierarchów, ale również prostych kapłanów. A drugim powodem były zawarte w dziele opinie o reprezentantach rodów możnowładczych,
w owym czasie rodów magnackich, no, którym nie spodobało się to, iż ich przodkowie zostali przedstawieni w negatywnym świetle, choćby w związku ze sprawą zabójstwa świętego Stanisława. Roczniki ukazały się w całości dopiero w roku 1711 w Lipsku i to za przyczyną pewnego rosyjskiego dyplomaty. Nie będę tutaj w tej chwili przynajmniej rozwijać wątku związanego z wagą przywiązywaną do argumentacji historycznej, czy po prostu możliwości wydobywania z dzieła Długosza i innych dzieł kronikarskich, pewnej argumentacji historycznej niezbędnej w negocjacjach dyplomatycznych, ale taka intencja na pewno przyświecała również owemu właśnie rosyjskiemu nakładcy. Natomiast niewątpliwym fenomenem do tego czasu jest rękopiśmienny obieg roczników. Długosz w epilogu, wspomnianym epilogu, powierzył swoje dzieło swojej alma mater, czyli Uniwersytetowi Krakowskiemu, prosząc o to, by utworzona została specjalna katedra, w której roczniki mogłyby być doskonalone pod każdym względem i kontynuowane. To jednakowoż nie nastąpiło, natomiast nie ulega najmniejszej wątpliwości, że wszyscy następcy Długosza, wszyscy kronikarze, właściwie i historycy do wieku XVIII doskonale dzieło Długosza znali i czerpali z niego pełnymi garściami, nie zawsze powołując się na właściwe źródło informacji. Właściwie, jeśli mówimy o wieku XVI, pierwszą drukowaną kroniką polską jest dzieło Macieja Zmiechowa, który zapewne znał osobiście jeszcze Długosza, miał dostęp do jego spuścizny pisarskiej i w roku 1519 w znacznej mierze opierając się na tekście kroniki roczników do roku 1480 wydał swoją własną kronikę Polaków, kronika Polonorum, zawierającą kontynuację rzeczywiście narracji Długosza, ale kontynuację tylko do roku 1506, to znaczy do początku panowania Zygmunta I. Następni kronikarze, tacy jak Bernard Wapowski, również podobnie jak Miechowita, kanonik katedry krakowskiej, a później pierwszy polski kronikarz piszący po polsku, czyli Marcin Bielski, który wydał swoją kronikę w roku 1551, również pełnymi garściami czerpali z dzieła Długosza. No ale jak powiedziałem, właściwie nawet nie odnotowując niekiedy tego faktu. W pewnym uproszczeniu oczywiście, ale możemy śmiało stwierdzić, że właściwie wszystkie kroniki XVI-wieczne i skróty dziejów Polski, również XVII-wieczne, są streszczeniem, są kompilacją i streszczeniem roczników. Natomiast to, co niezmiernie interesujące w wieku XVI, w pierwszej połowie wieku XVI, to obieg roczników jako podręcznika praktyki politycznej. I jeżeli przyglądamy się obiegowi rękopiśmiennemu dzieła, a do dziś, proszę Państwa, zachowało się około 60 rękopisów przekazujących tekst roczników, bądź w całości, bądź we fragmentach, większość z nich oczywiście we fragmentach, o następnych 60 manuskryptach wiemy z rozmaitych wzmianek źródłowych, ze wzmianek zawartych w literaturze. Najkrócej mówiąc, musimy pamiętać o tym, że kultura polska poniosła ogromne straty,
w zakresie spuścizny rękopiśmiennej, zwłaszcza w latach II wojny światowej. Katastrofa zbiorów między innymi Biblioteki Narodowej w październiku 1944 roku, spalenie po Powstaniu Warszawskim zbiorów na Okólniku, to tylko właściwie jeden, chociaż jeden z największych przejawów tej tragedii polskiego dziedzictwa kulturowego w latach II wojny światowej. Także tych rękopisów do XVIII wieku powstało na pewno około 200 i wiemy dobrze ze wzmianek źródłowych jeszcze XVI-wiecznych, że najważniejsi dostojnicy Królestwa Polskiego, tacy jak Jan Tarnowski, znany jako przede wszystkim jako hetman wielki koronny, czy Krzysztof Szydłowiecki, kanclerz wielki koronny, czy Piotr Tomicki, biskup krakowski i podkanclerzy koronny, zamawiali sobie kopie rękopiśmienne całych roczników. I jakkolwiek służyły im one do poznawania dziejów, to nie skrywali nawet, a wręcz przeciwnie, podkreślali niekiedy to, że traktują to dzieło również jako, jak powiedziałem, podręcznik praktyki politycznej. Proszę Państwa, co jednak że najistotniejsze w związku z tym obiegiem rękopiśmiennym, w związku z wykorzystywaniem roczników przez wszystkich historiografów działających nie tylko w koronie polskiej, w Królestwie Polskim, ale również na obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego, takich na przykład jak Maciej Stryjkowski, to fakt, że w owej syntezie dziejów Polski Długosz właściwie jako pierwszy powiązał w pełni dzieje Polski, pierwotne dzieje słowiańszczyzny i pierwotne dzieje Polaków z historią powszechną i z historią biblijną. To Długosz skodyfikował przeświadczenia o pochodzeniu Słowian i Sarmatów, wiążąc je z opowieścią o potomstwie biblijnego Noego, o synach Jafeta, którzy po rozdzieleniu języków, po pomieszaniu języków w czasie zburzenia wieży Babel zasiedlić mieli Europę i zasiedlić mieli ten obszar, który zgodnie z kolei ze znaną doskonale Długoszowi wiedzą geografów starożytnych, przede wszystkim Ptolemeusza, już w starożytności nazywano Sarmacją. Ale tutaj chciałbym Państwu zwrócić uwagę na fakt niezmiernie charakterystyczny. Tam, gdzie Długosz na samym początku swojego dzieła mówi właśnie o Sarmacji, mówi o Morzu Bałtyckim jako Morzu Sarmackim, w pierwszej księdze właśnie, od razu zaznacza, że jednym z najważniejszych miast, jednym z najważniejszych grodów nad morzem jest Gdańsk, obok starej Lubeki. A więc ta myśl, o której Państwu wspomniałem, dowodzenie, wskazywanie na pradawne prawa Królestwa Polskiego do terytoriów zagarniętych przez zakon stale Długoszowi w tworzeniu tego dzieła przyświecała i przewija się niemal przez wszystkie jego karty. Proszę Państwa, na zakończenie słów jeszcze kilka o rękopisach, które są bohaterem naszego dzisiejszego spotkania. Jak Państwu wspomniałem, za moimi plecami wyświetlony jest początek listu dedykacyjnego zachowany w tak zwanym autografie roczników przechowywanym w Bibliotece Książąt Czartoryskich w Krakowie. To jest, dlaczego tak zwanym autografie? Ponieważ jest to rękopis sporządzony przez pisarzy zatrudnionych przez Długosza, ale
własnoręcznie przez Długosza korygowany i uzupełniany. Tych korekt mamy cały szereg na niemalże wszystkich kartach dzieła. Niestety autograf zachował się tylko w części do roku 1406. A więc ostatnie 74 lata nie zostały tym autografem objęte. Znamy natomiast tekst tej części dzieła z innych przekazów, z których najstarsze są stosunkowo bliskie czasom Długosza i w części przynajmniej wyszły spod ręki zatrudnianych przez nich pisarzy. Mogą Państwo zobaczyć na dzisiejszej prezentacji między innymi tak zwany rękopis królewski, ponieważ należał do ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego, rękopis, który wyszedł na pewno z tego samego skryptorium, w którym powstał najważniejszy dzisiaj całkowity odpis roczników, tak zwany rękopis świętokrzyski. Świętokrzyski, ponieważ od XVII wieku przechowywany był w klasztorze benedyktynów na Świętym Krzyżu, czyli na Łyścu, a dzisiaj przechowywany jest w części w Bibliotece Narodowej, a w części w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk w Kórniku. Pozostałe rękopisy prezentowane dzisiaj Państwu to przejawy właśnie owego fenomenalnego, stanowiącego fenomen sam w sobie rękopiśmiennego obiegu dzieła Długosza wśród elit politycznych i duchownych Królestwa Polskiego w okresie nowożytnym. Są to rękopisy powstałe nieco później niż rękopis królewski, no właściwie w 100 lat po rękopisie królewskim, jeśli mówimy na przykład o prezentowanym dzisiaj również rękopisie Daniłowicza. Ale niech Państwa nie zwiedzie to, że te rękopisy są późniejsze. Tutaj nie wdając się w szczegóły, a chcąc Państwu nieco naświetlić stopień skomplikowania kwestii związanych z badaniem tekstu, samego tekstu roczników, ustalenia tego tekstu w brzmieniu najbardziej zbliżonym do intencji autora, szczególnie w tej części, której autograf nie obejmuje, a więc w tej części pomiędzy rokiem 1406 a 1480, chciałbym powiedzieć tylko tyle, że częstokroć, nie tylko w przypadku roczników Długosza, jest tak, że rękopisy chronologicznie późniejsze przekazują postać tekstu czy formę tekstu, jak wykazały badania, bardziej zbliżoną do intencji autora, aniżeli rękopisy bliższe życiu autora chronologicznie. Ale to tak tytułem napomknięcia, tylko jeśli będą mieli Państwo jakieś pytania związane z tym zagadnieniem, to bardzo proszę. Proszę Państwa, na zakończenie, by już nie przedłużać, chciałbym powiedzieć, że właściwie wrócić do myśli wyrażonej na wstępie. Mamy do czynienia niewątpliwie z dziełem jednym z najwybitniejszych w swoim czasie, stworzonym przez człowieka o niewątpliwie niepospolitej osobowości, dobrze udokumentowanej w zachowanych różnego rodzaju źródłach. I tutaj tych z Państwa, których mam nadzieję to, co powiedziałem, w jakiś sposób zaintrygowało w kontekście samego Długosza jako reprezentanta swoich czasów, muszę zawieść. Nie mamy, proszę Państwa, w tej chwili
w pełni nowoczesnej biografii Jana Długosza. Mamy właściwie biografię napisaną przez dwóch wielkich krakowskich uczonych, Michała Bobrzyńskiego i Stanisława Smolkę, wydaną przed ponad 100 laty. Ale by usprawiedliwić nieco ten stan rzeczy, chcę powiedzieć, że w przypadku Długosza mamy do czynienia z dorobkiem tak ogromnym i tak wybitnym, z tak wieloma kwestiami dość badawczo skomplikowanymi, że ta wielkość nas właściwie przytłacza i mimo ogromnej literatury przedmiotu poświęconej Długoszowi, jego pracom, która zamyka się w tej chwili w liczbie ponad 1500 publikacji zarejestrowanych w bibliografiach, jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia, a na pewno do postępu badań nad Długoszem i przede wszystkim do tego, by pokazać Długosza światu jako wielką osobowość, przyczyni się ta inicjatywa, o której wspomniał na wstępie pan dyrektor Makowski, mianowicie ów portal długoszowy poświęcony prezentacji najważniejszych rękopisów roczników, ale również prezentacji edycji, dwóch zwłaszcza najważniejszych edycji, czyli edycji XIX-wiecznej wydanej sumptem Aleksandra Przezdzieckiego i edycji nowej krakowsko-warszawskiej wydanej w latach 1964-2005 wraz z tłumaczeniem tekstu łacińskiego. Także wkrótce każdy zainteresowany tym dziełem, które dzisiaj możemy czytać jako zbiór niekiedy pasjonujących opowieści, nowel. No, nie jest to Dekameron, nie są to może tak barwne opowieści jak te, które zawierają niektóre kroniki włoskie, ale zaświadczam Państwu, że jest to lektura pasjonująca i godna uwagi wkrótce dzięki głównemu medium, czy jednemu z głównych mediów naszych czasów, jakim jest internet, stanie się ona powszechnie dostępna. Dziękuję Państwu.